Witajcie, kochani bracia i siostry, na dzisiejszym rozważaniu Bożego Słowa. Zanim będę czytał Boże Słowo, to się chcę pomodlić. Dziękuję Ci, kochany Ojcze, za Twoje Słowo. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że Ty jesteś moim Bogiem, moim Panem. A Ciebie, Duchu Święty, dziękuję, że jesteś ze mną, że jesteś we mnie i że teraz Ty będziesz przemawiał przeze mnie. Oddaję Ci moje myśli, oddaję Ci moje usta, mój język i wszystko, co chcę powiedzieć Tobie na chwałę, Wszechmogący Boże, a nam ku zbudowaniu. Chwała Tobie. Amen. Kochani, dzisiejszy tytuł mojego kazania, myślę, tam i z powrotem. Kochani, chcę Wam opowiedzieć historię tej taczki. Taczka, która pojawiła się w naszym gospodarstwie już od mojego dziadka. Dziadek sam zbudował taką taczkę, drewnianą z żelaznym kółkiem. Kiedy miałem 13 lat, rodzice zaczęli budować swój dom i tą taczką wywozili ziemię z wykopu. Patrzyłem, jak męczył się tata, patrzyłem, jak męczyła się mama. Wziąłem tę taczkę i też spróbowałem. Powiem Wam, że to jest ciężki kawał chleba. Pracować, pchać tą taczkę. Taczka z żelaznym kołkiem to jest relikt przeszłości. Młodzież tego już nie pamięta, ale po grząskiej ziemi jechać taką taczką daleko się nie da. I temu zatytułowałem kazanie moje dzisiaj tam i z powrotem. Jeszcze do tej taczki powiem, że pewne małżeństwo postanowiło poprawić swój byt i postanowili, to byli tu nasi górale, postanowili zapakować na taką taczkę swój dobytek, bo narzekali, że jest im ciężko, że jest im trudno. I słyszeli, że na Węgrzech będzie im się lepiej powodziło. I tak z góry tą taczką sobie jechali i słuchają, jak to kółko, ten takt wystukuje i przysłuchali się i rozmawiają, jako tu, tak tam. I tak sobie myślą, skoro tam jest tak jak tu, to nie ma sensu podróżować dalej. Naradzili się, zawrócili i szczęśliwi, że wrócili do domu i już byli zadowoleni. Kochani, będziemy czytać Słowo Boże, Marek 7 rozdział od 20 do 23. I mówił dalej, człowieka czyni nieczystym to, co z niego wychodzi, z wnętrza bowiem z ludzkiego serca wychodzą złe zamiary, rozwiązłe czyny, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, dążenia powodowane chciwością, wszelkie niegodziwości, podstęp, wyuzdanie, zawiść, obelżywość, pycha i głupota. Ja dzisiaj chcę się skupić na głupocie, która przykryta jest pychą. Ona jest po prostu tak jakby niewidoczna. I Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 5:22 powiedział, że jeśli brat powie komuś głupcze, to jest obietnica ognia piekielnego. Kochani, my jako ludzie nie mamy prawa mówić komuś, że jest głupi. Ale sięgnąłem do swojego serca i zacząłem przypatrywać się temu, kim jestem, jak funkcjonuję, jaki jest sposób mojego myślenia, postępowania, zachowania. I zacząłem przypatrywać się, w jaki sposób
w jaki sposób ta głupota tkwi. Ja ją szukałem u siebie, nie szukam jej u was. Jeśli ktoś cośkolwiek znajdzie w tym temacie, ale ja to kazanie dzisiaj mówię dla siebie przede wszystkim. W przypowieściach Salomona pisze tak. Kamień jest ciężki. To są przypowieści Salomona 27, trzeci wiersz. Kamień jest ciężki i piasek sporo waży, lecz rozdrażnienie wywołane przez głupca jest cięższe od obu. Zastanawiałem się wiele razy, kiedy czytałem ten wiersz, czytałem to słowo, do kogo to przypisać? Komu przylepić łatkę, komu powiedzieć, no ale to była moja taczka. Kochani, taczka, którą pchałem i tam ta głupota w tej taczce. I wiecie czemu? Bo jak taczkę jedną ręką nie da się pchać, trzeba ją trzymać dwoma rękami i wtedy już nic innego nie można zrobić. I Biblia mówi, porzućcie głupotę, prostactwo, abyście żyli. To jest przypowieść Salomona 9:6. Głupota tkwi w ich sercach za życia. Kaznodzieja Salomona 9:3. To co trzeba, co można zrobić z głupotą, skoro ona, jak Salomon mówi, głupota tkwi w ich sercach za życia. Jak pozbyć się głupoty i prostackiego sposobu myślenia? Kochani, moc krzyża, powiem wam, zrobiła rewolucję w moim sercu, rewolucję w moim sposobie myślenia i zacząłem przypatrywać się, czytać przypowieści Salomona, kaznodzieje Salomona, Boże Słowo i badać swoje serce. Bo jestem zainteresowany tym, żeby moje serce było przebadane, skonfrontowane z Bożym Słowem, bo można chodzić tam i z powrotem, do domu i do Betelu. Tam i z powrotem, ale czy to, że ja chodzę do zboru, wracam do domu, przekłada się mój sposób myślenia, życia, postępowania, reakcji na relacje, czy to jest tylko po prostu chodzenie tam i z powrotem? To jest badanie mojego serca. Kochani, jak pozbyć się głupoty i prostackiego sposobu myślenia? I tu jest Galacjan 2:20. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie umiłował i wydał z siebie samego za mnie. Kochani, wiele lat czytałem ten werset. Wiele lat. I przyznam się szczerze, że zazdrościłem apostołowi Pawłowi, który mógł zaśpiewać o sobie, że on tak żyje. Ja się temu przypatrywałem i myślałem sobie, że dobrze ci, apostole Pawle, ty mogłeś to o sobie powiedzieć, a ja? A ja? Czy mogę się pod tym podpisać? Czy już nie żyję ja, a żyje we mnie Chrystus? Czy to Słowo Boże, które słyszymy, które czytamy, przemienia moje serce? Czy ono ma wpływ na mój sposób myślenia, na moje zachowanie, czy po prostu tak głęboko ono do mojego serca dotyka? Przyznać się do cielesnego sposobu myślenia i na krzyż. Tam jest miejsce mojej cielesności. Dzisiaj właśnie mówię o głupocie jako o cielesności,
temu sposobu myślenia. I teraz proszę Łukasza 24, 13-36. Tego samego dnia pośród nich szli do wsi zwanej Emaus, leżącej 60 stadniów od Jerozolimy, wymieniali z sobą między sobą myśli o tym, co zaszło. Gdy tak rozmawiali i stawiali sobie nawzajem pytania, sam Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi, lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go nie rozpoznali. On zapytał ich natomiast, cóż to za sprawy omawiacie po drodze między sobą? Stanęli ze smutkiem na twarzach, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział, chyba jesteś jednym przybyszem w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej ostatnio wydarzyło. Pan zapytał, co takiego? Chodzi o Jezusa z Nazaretu, wyjaśnili. Wystąpił on wobec Boga oraz całego ludu jako prorok. Wielkiego czynu i słowa. Na niego to arcykapłani i nasi przełożeni wydali wyrok śmierci i ukrzyżowali. A my mieliśmy nadzieję, że on jest tym, który będzie wyzwalał Izrael. Tymczasem upłynął już trzeci dzień od tego wydarzenia. Ale niektóre z naszych kobiet zaskoczyły nas, były wczesnym rankiem przy grobowcu, lecz nie znalazły jego ciała. Doniosły nam o tym, a ponadto opowiedziały, że ukazali się im aniołowie z wiadomością, że on żyje. Wówczas niektórzy z nas poszli do grobowca i zastali wszystko tak, jak opisały kobiety, jego samego jednak nie spotkali. Wtedy Jezus rozpoczął. O nierozumni, o głupi, o gnuśnego serca, nieskorzy do wiary. Kochani, kiedy dotarłem do tego wersetu, kiedy to, co przeczytałem, kiedy Pan Jezus powiedział, w Brytyjce jest o głupi. I wtedy znalazłem właśnie wyjaśnienie tych wszystkich wersetów w przypowieściach Salomona na temat prostactwa, na temat głupoty, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów o nierozumni, o gnuśnego serca. Kochani, kto to jest gnuśny? I popatrzyłem, to jest ospały, niemrawy, ociężały, apatyczny, próżniaczy, letargiczny. Kochani, kiedy to przeczytałem, kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, to myślałem, to się utożsamiłem właśnie z tymi uczniami, że właśnie mój sposób myślenia wobec Wszechmogącego Boga jest tu napomniany. O nierozumni, o gnuśnego serca, nie skorzy do wiary. To wszystko, co powiedzieli prorocy. Kochani, Pan Jezus mówi, że jeśli jesteśmy ociężali, jesteśmy nieskorzy do wiary, do posłuszeństwa Bożemu Słowu, ale temu wszystkiemu, co jest napisane. Nie to, co mi się podoba, co lubię czytać, ale wszystko. Od pierwszej strony do ostatniej. We wszystko. Kiedy ja wierzę tylko to, co jest dobre dla mnie, a jak mi się Boże Słowo nie podoba, to przełożę kartkę i czytam coś innego. Czy to jest dobry sposób czytania Biblii? Ja myślę, że nie. I tu Pan Jezus wypunktował w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Nie skorzy do wiary. Kiedy mamy jakiegoś pracownika i on nie jest skory do pracy, to się denerwujemy.
jeszcze jak ma na godzinę, to po prostu jest już na mnie niewesoło, bo robota nie zrobiona, a on chodzi, patrzy się, a po wypadku by chciał przyjść. Nie skorzy do życia w tym, w czym nas chce nasz Pan widzieć. I rozpoczął i poczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków tłumaczył im każdy fragment pism odnoszący się do niego. W ten sposób zbliżyli się do wsi, której zdążali, a on sprawił wrażenie, jakby chciał iść dalej. Wymogli jednak na nim, zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień się chyli ku końcowi. Droga w tamtych czasach dalej wieczorem była niebezpieczna. I oni zaprosili go do domu, skąd wyszli. Oni stamtąd wyszli, żeby iść za Jezusem. A teraz wrócili się z powrotem. Zrezygnowani, zrozpaczeni, zniechęceni, zawiedzeni. I tak wrócili się do wsi, ale do tego miejsca, skąd wyszli, ale zaprosili przechodnia pod swój dach. Wymogli jednak na nim zostać z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień się chyli ku końcowi. Wstąpił więc, by z nimi zostać. Gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. Wtedy otworzyły im się oczy. Poznali go, lecz on znikł, a oni powiedzieli sobie, czy nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie pism? Kochani, uczniowie, patrząc na Golgotę, patrząc na ukrzyżowanie Pana Jezusa, mając świadomość tego, że to wszystko działo się na nich, na ich oczach, wracają z Jerozolimy, tam, gdzie to się wszystko zaczęło, oni wracają do domu tak, jakby to już wszystko się skończyło. Bez nadziei, bez wiary, w pełni pesymizmu. Uczniowie pchali swoją taczkę z powrotem. Taczkę głupoty, prostactwa w myśleniu, gnuśności i niewiary. Tak ich postawę określił sam Jezus. Dopóki Jezus nie otworzył ich oczu, byli ślepi na swój stan serca. I to jest jedynie możliwe, kiedy ja przyszedłem przed Boże oblicze, kiedy poprosiłem Boże, oświeć mnie, poświeć Duchu Święty na moje serce, żebym zobaczył, co tak naprawdę w moim sercu jest. Wtedy przyszło Boże światło. Ja to, co dzisiaj do was mówię, to każdy dzień to kazanie mówiłem do swojego serca już od dłuższego czasu. Dopóki Jezus nie otworzył ich oczu, byli ślepi na swój stan serca. I to po prostu jest bardzo konieczne, żeby przychodzić do bliskiej społeczności z Jezusem Chrystusem, z Jego Słowem, w społeczności z Duchem Świętym, żeby objawić mógł stan serca. I nastąpiła zmiana. I tą taczkę rzucili. Kochani, bez taczki idzie się lżej. Zmiana, nastąpiła zmiana. Biegną z powrotem, już bez taczki. Była noc i droga niebezpieczna. Co się stało? Co się stało, że oni, wiedząc, że jest niebezpiecznie po drodze, 12 kilometrów w nocą, nie zważają na nic, na okoliczności, idą. Zwrócili uwagę na serce swoje, a nie na okoliczności
i wyobrażenia. Możemy patrzeć na swoje okoliczności, w których się znajdujemy, na wyobrażenia, które sytuacja podpowiada, które słyszymy. Wszelkiego różnego, różne informacje mogą sprawić, że nasz sposób myślenia zostanie zachwiany, a nie oparty na gruncie Bożego Słowa. Zwrócili uwagę na serce swoje, a nie na okoliczności i wyobrażenia. Kiedy szli z Jezusem, byli ślepi i głusi, pomimo tego, że słuchali wykładu pism przez samego Jezusa. Kochani, możemy tak przychodzić tam i z powrotem do zboru, słuchać Bożego Słowa, słuchać samego Jezusa Chrystusa i być ślepy. Kiedy szli z Jezusem, byli ślepi i głusi, pomimo tego, że słuchali wykładu pism przez samego Jezusa. To gdyby ktoś powiedział, no, brat Leon coś powiedział, ach, to tam. Ale sam Pan Jezus, to już jest wyższa ranga. Ale kochani, ja wam tu dzisiaj opowiadam to, co usłyszałem i co przeczytałem, co Pan Jezus powiedział. Zmiana myślenia i mówienia i działania prowadzi do poznania Pana osobiście. To jest przemiana umysłu. To jest to, o czym słyszymy z kazalnicy co niedzielę, co wtorek. Zmiana sposobu myślenia, zmiana mówienia i działania prowadzi do poznania Pana osobiście. Jeśli nie znam Pana osobiście, to tak jak powiedziałem, możemy tu przychodzić i odchodzić tam i z powrotem. I jest fajnie, ale nic się nie dzieje. Pan nie może mnie użyć, nie może nas użyć, kiedy chodzimy sobie tam i z powrotem bez reakcji na Boże Słowo. Kiedy to się stało, kiedy oni go zobaczyli, kiedy zmienili swój sposób myślenia, działania, to Pan im powiedział, pokój wam. Oni wrócili do Jerozolimy, wrócili do apostołów i do wszystkich, którzy byli zebrani i mówili, prawdziwie zobaczyliśmy Pana. I kiedy opowiedzieli im to wszystko, Pan sam stanął wśród nich i powiedział, pokój wam. Dopiero wtedy, kiedy nasze serce jest czułe, kiedy widzimy tymi duchowymi oczyma, kiedy poznaliśmy Pana osobiście, to wtedy możemy mówić o tym prawdziwym pokoju serca, w tym wewnętrznym pokoju i chodzić w nim. I ten pokój strzeże myśli naszych. To jest w liście do Filipian o tym opisane, że pokój Boży strzeże naszych myśli. I teraz podam parę przykładów. Przykład Anny z pierwszej księgi Samuela, to jest 1:3-20. Ja wszystkiego czytał nie będę, ale opowiem, bo tą historię znacie. Kochani, Elimelech miał dwie żony, Peninę i Annę. Penina miała dzieci, a Anna była bezpłodna. I co roku chodzili tam i z powrotem, chodzili do Sylo składać ofiary, żeby i pokłonić się Panu. I Penina, kiedy przychodzili do świątyni, ona drwiła z tej Anny, robiła jej przykrość, robiła jej po prostu... Człowiek ten corocznie szedł ze swojego miasta
do Silo, by tam oddać pokłon Panu zastępów i złożyć mu ofiary. Kapłanami Pana byli tam wówczas dwaj synowie Helego, Hofni i Pinehas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał swojej żonie Peninie oraz wszystkim jej synom i córkom części ze składanych ofiar, Annie natomiast dawał część podwójną, ponieważ Annę kochał, mimo że Pan odmówił jej potomstwa. Jej przeciwniczka robiła jej przykrości. Docinała Annie, że Pan zamknął jej łono. W ten sposób doprowadzała ją do rozpaczy. Tak działo się rok w rok, ilekroć Anna przychodziła do domu Pana. W ten sposób była dręczona, płakała więc i nie jadła. W końcu jej mąż Elkana powiedział do niej: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego jest ci tak smutno na sercu? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? A gdy zjedli i wypili w Silo, Anna wstała. Kapłan Heli siedział w tym czasie na krześle przy drzwiach świątyni. Ona zaś z goryczą na duszy modliła się do Pana i rzewnie płakała. Złożyła przy tym ślub: Panie zastępów, jeśli naprawdę wejrzysz na niedolę swej służącej, wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o mnie, i jeśli dasz swej służącej męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i brzytwa nie dotknie mu głowy. A gdy tak długo modliła się przed Panem, Heli śledził jej usta. Anna mówiła z serca, ledwie drżały jej wargi, nie wydawała głosu. Heli uznał, że jest pijana. Jak długo będziesz się upijać? Przyganił. Skończ wreszcie z tym winem. Nie, mój Panie, wyjaśniła Anna, jestem kobietą znękaną na duchu. Wina ani piwa nie piłam. Wylałam przed Panem swą duszę. Nie zaliczaj swej służącej do kobiet niegodziwych. Przez cały czas mówiłam z głębi mojej troski i wielkiego strapienia. Wtedy Heli odezwał się do niej tymi słowy: idź w pokoju, niech Bóg Izraela ziści to pragnienie, którego spełnienia od niego oczekujesz. Oby twoja służebnica znalazła łaskę w twych oczach, odpowiedziała Anna. Potem poszła swoją drogą, spożyła posiłek i smutek już nie gościł jej twarzy. Następnego dnia wstali wcześnie rano, pokłonili się Panu i ruszyli z powrotem do swego domu w Ramie. Może do tego miejsca. Kochani, działo się to w świątyni. Działo się to w społeczności ludu Bożego, tam, gdzie były ofiary, gdzie były składane pokłony Panu, gdzie było składane uwielbienie. A tam czytamy, że działy się takie rzeczy, że ktoś kogoś dręczył, ktoś komuś ubliżał, ktoś... Czytaliśmy to. Ona była po prostu znękana przez tą Peninę. I wydawać by się mogło, że wszystko jest w porządku, że idą oddać hołd Bogu, złożyć ofiarę. Wszystkie ceremonie zostały spełnione, ale serce nie było ruszone. Serce po prostu jedno się szczyciło, syciło się ironią i dokuczaniem drugiemu, a Anna po prostu płakała i cierpiała. Ale jedno jest ciekawe, ona nic nie mówiła. Ona tylko płakała i cierpiała. I tak co roku tam i z powrotem. Wydawać się mogło, że sytuacja nie ulegnie zmiany, że po prostu tak będzie już zawsze. Penina miała dzieci, Anna była bezpłodna. Ale Anna postanowiła pozbyć się swojej taczki. Przykrości, urazy,
upokorzenia i opłakiwania swojego losu, biadania i tak dalej. Ona to na tej swojej taczce, te wszystkie przykrości, cały ten ciężar tego nieszczęścia, tego wszystkiego, co ją spotkało, ładowała na tę taczkę i pchała. I więcej tego było, tym było ciężej ją pchać. Chociaż samą taczkę pchać, to już jest trudno. Zaczęła się modlić i wylała swą duszę, całą gorycz i smutek, żal i niepowodzenie przed Panem. Przed Panem wylała swoje serce. Kochani, to jest jedyna sensowna możliwość i rzeczywista. Nikt inny nie przyjmie nas tak jak nasz Pan. Nikt inny nie udzieli nam audiencji tak jak nasz Zbawiciel, przed którym możemy wylać swoje serce. I nastąpiła zmiana w jej sercu. Modlitwa sprawiła ożywienie w jej sercu, przyszła wiara i zaufanie do Boga i godność. Kochani, ona już od tego momentu, kiedy wstała, wyszła ze świątyni, kiedy wylała swoją duszę, tam zostawiła swoje brzemię, tam zostawiła swój ciężar i wyszła wolna, wyszła swobodna i w jej sercu przyszło ożywienie, przyszła wiara, zaufanie do Boga i godność. Godność to jest coś takiego, że niezależnie od okoliczności i ludzi już nic nie miały na jej osobę i do znaczenia. Nieważne było, czy Penina dalej się odgrywała na niej, czy nie, już to nie robiło na niej wrażenia, bo ona zaufała swojemu Bogu, że On wziął jej problem w swoje ręce i że On odpowie na jej modlitwę. To jest wiara, zaufanie i to przekonanie, że jak wylała swoje serce, złożyła swoją prośbę i uwierzyła, że Pan ją wysłuchał. W jej sercu przyszła wiara i zaufanie do Boga i godność, a zewnętrznie okoliczności i ludzie już nie miały na jej osobę i postawę wiary przed Panem żadnego wpływu. Filipian 4, 6, 7. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje prośby Bogu. Kochani, to jest recepta na dobre samopoczucie. To jest recepta na zdrowy sposób myślenia. Kiedy mam problem, to nie niosę go. Apostoł Paweł mówi, że a chcę wtedy, żeby mężczyźni modlili się z podniesionymi rękami, ale jak można się modlić z podniesionymi rękami, kiedy ja trzymam coś w obu rękach i nie da się. I to jest właśnie głupota. To jest właśnie głupota. Pan Jezus powiedział, złóżcie na mnie wszelką troskę, wszelki ciężar, a jak ja to sam chcę nieść, jak ja to chcę sam pchać, On nie może mi pomóc. Pan Jezus szedł z uczniami z Jerozolimy do Emaus. Obok nich. Oni pchali tą taczkę, a On szedł. I gdyby Mu ten problem dali po drodze, byliby wolni, od razu by wrócili z powrotem. A tak umordowali się przez całe 12 kilometrów, i dopiero zmęczeni mówili, czy serce nasze nie pałało. Kochani, ja sam
złapałem się na tym i pytam się, Boże, czy moje serce pała? Czy ja żyję tak, jak Ty chcesz? Czy ja funkcjonuję tak, jak Ty chcesz? Czy to jest po prostu... I wtedy właśnie dotarło do mnie, że mój sposób myślenia, postrzegania był zapożyczony od moich przodków. Dziadek zrobił taczkę, tato na niej ją używał, ja ją używałem i tak szło. Nieraz łapałem się na tym, że mój sposób myślenia, zachowania, postępowania jest podobny do mojego taty. A ja zawsze mówiłem, nigdy nie będę tak jak on. I to po prostu zacząłem szukać tego, czemu tak się dzieje i zwróciłem uwagę na Boże Słowo, które mówi, żeby przemienić się w sposób, w duchu umysłu, żeby mój umysł został zmieniony na sposób myślenia Bożego, według tego, co mówi Boże Słowo. Oblężenie miasta Dotan, sługa Elizeusza, to jest druga królewska 6:15-20. Gdy wczesnym rankiem człowiek pełniący, usługujący mężowi Bożemu wstał i chciał wyjść na zewnątrz, zauważył, że miasto otaczają wojska, konicą i rydwany. Wówczas sługa Elizeusza wykrzyknął: ach, mój panie, co my teraz zrobimy? A on na to: nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. Kochani, kiedy on zawołał: ach, panie, co teraz poczniemy? Elizeusz mówi: nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. I modlił się do Pana tymi słowy: Panie, otwórz mu oczy. I Pan wysłuchał Elizeusza i otworzył mu oczy, a wtedy sługa zobaczył całą górę pełną ognistych koni i wozów. Pan Bóg może jedynie otworzyć oczy, żeby widzieć po Bożemu, żeby widzieć rzeczy, jakie one są w stanie faktycznym. Nie to, co sobie wyobrażamy, nie to, co sobie nasza wyobraźnia nam przedstawi, ale jak jest faktycznie. On był przerażony. Jeszcze zastanawiam się nad tym, kiedy sługa służył Elizeuszowi, widział te wszystkie cuda, widział te wszystkie rzeczy, które się działy i patrzy teraz, jest problem i mówi: ach, panie, biada nam, cóż poczniemy? I to jest właśnie ten głupi sposób postrzegania, głupi sposób myślenia, tak jak to Pan Jezus napiętnował, o głupi, o nierozumni i gnuśnego serca, by wierzyć w to wszystko. Jest historia jeszcze Szunamitki. To jest druga królewska, 4:32-36. Kochani, Szunamitka to była kobieta, która zaprosiła Elizeusza do swojego domu na posiłek. I ilekroć tamtędy Elizeusz przechodził, wstępował do niej na posiłek. Ta historia jest opisana w II Królewskiej, w 4 rozdziale. Można sobie ją przeczytać, ale chodzi tu o to, że kiedy syn tej Szunamitki zachorował, był akurat na polu, a jego tata akurat prowadził żniwa. I wtem zawołało dziecko: moja głowa, moja głowa. Kochani, co robi tata, kiedy dziecko zachoruje?
reaguje. On też zareagował, zawołał sługę, mówi, zanieś go matce. Sprzedał problem swojej żonie, ty się teraz martw, bo ja mam żniwa. No i sługa zaniósł do matki, dziecko było do południa na kolanach matki i zmarło. Całej tej historii nie będę opowiadał, bo to jest temat na inne kazanie, ale chcę opowiedzieć o tym, co wydarzyło się w tym 32 i 36 wersecie. Gdy Elizeusz wszedł do domu, chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc do środka, zamknął drzwi przed obojgiem i zaczął modlić się do Pana. Wszedł do środka. Wszedł do środka, zamknął drzwi przed obojgiem i zaczął modlić się do Pana. Potem wszedł na łóżko, położył się na chłopcu, ułożył usta na jego ustach, oczy na jego oczach i dłonie na jego dłoniach, otulał go sobą i rozgrzał ciało chłopca. To była pierwsza reanimacja opisana w dziejach historii. Można dalej? Potem wstał, chodził po domu w jedną i w drugą stronę. Tam i z powrotem. Kochani, to był mąż Boży. On nie miał iść do kogo. Król, kiedy dostał list od aramejskiego króla, że Namana ma uzdrowić, rozdarł swoje szaty. Ale Elizeusz wszedł do tego pomieszczenia, do tego pokoju i tam był problem. I on nie uciekł. On chodził tam i z powrotem i co robił? Modlił się. Tak długo, aż dziecko ożyło. Chodził tam i z powrotem. Można powiedzieć, niezależnie czy jestem w domu, czy jestem w zborze, to jest taka sama, ten sam wymiar duchowy. Kochani, czy jestem w domu, czy jestem w zborze, obecność Boża musi być ta sama. Nie mogę uciekać od problemu, kiedy dzieje się coś w domu, bo pastor przyjdzie i rozwiąże. Elizeusz był prorokiem, Duch Pański był nad nim. Kochani, ale Duch Święty jest w nas. Mamy Ducha Świętego. Nie musimy biegać tam i z powrotem szukać pomocy, bo pomoc jest z nami. Elizeusz nie uciekł z tego pokoju, chociaż robił to, co mógł, ale się modlił. I efekt był taki, że chłopiec wstał i oddał go matce. Kochani, to jest efekt modlitwy, to jest efekt wiary i to jest efekt myślenia po Bożemu. Elizeusz nie patrzył, że chłopak jest martwy, a Pan zataił to przed nim, nie objawił mu tego, że taki a taki problem go spotka, bo jeszcze tego nigdy nie robił. Jeszcze nigdy nie wzbudzał nikogo z martwych, ale on w tym pokoju zamknął za sobą drzwi i tak długo się modlił, tak długo walczył, aż przyszedł rezultat, aż przyszła odpowiedź. Elizeusz z podniesionymi rękami w modlitwie i działaniu do skutku. I na koniec, kochani, wyznanie Elizeusza. To jest 2 Królewska 5, 16. Jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, to jest to, czym chcę żyć. Jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję. Kochani,
Niezależnie, czy jestem w domu, niezależnie, czy jestem w zborze, czy gdziekolwiek, chcę mieć tą świadomość, że Pan żyje we mnie i ja żyję w Nim i przez Niego. To jest moją modlitwą. Opowiedziałem wam o takim tępym sposobie myślenia, o głupocie. Ona jest przykryta pychą i kiedy tak dokopywałem się przez te wersety, co to tam Pan Jezus mówi, że z wnętrza serca pochodzi to i to i tamto, to ona tam była na samym dnie, ta głupota. Być może o niej się tak dużo nie mówi, nie wspomina, ale ona jest bardzo szkodliwa. Ona jest bardzo szkodliwa i ona uniemożliwia się modlić. Bo jeżeli masz zły sposób myślenia, jeśli jestem strapiony, zniechęcony, rozczarowany, ospały, niemrawy, ociężały, apatyczny, próżniaczy, to jak się tu modlić? Jak przychodzić przed Boże oblicze? Jak wytrwać w tym zamkniętym pomieszczeniu tak długo, aż zostanie problem rozwiązany? Kochani, dostałem lekcję od naszego Pana i z tym się dzielę, że moje życie, mój sposób myślenia, mój sposób działania, moje reakcje muszą być zgodne z tym, co jest napisane w Piśmie Świętym, w całym, nie tylko w tym, co mi pasuje, ale w tym, co jest może i trudne. Dzisiaj podzieliłem się z trudnym słowem, które osobiście przeżywam, doświadczam, z tym się zmagam i myślę, że uczestniczyliście ze mną razem w tym i niech was Pan Jezus, kochani, błogosławi. Na problemy, na kłopoty najlepsza jest modlitwa. Chciałem podsumować to wszystko takim cytatem. Modlitwa uczyni ją prostą i częstą. W czasie swej modlitwy, znając naszą skłonność do komplikowania rzeczy, Jezus powiedział: w czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się. Wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. Jezus, zalecając, byśmy się nie powtarzali, uczy nas, że modlitwa nie musi być długa, głośna ani żmudna. Zapewnia cię też, że twój Ojciec wie, czego potrzebujesz, zanim go poprosisz, zapraszając tym samym, abyś oparł się na biblijnej obietnicy, która odpowiada twojej potrzebie. Charles, wykorzystując czas w samochodzie na modlitwę, i tak o tym pisze. Często rozmawiam wtedy z Bogiem na głos. Czasem mu śpiewam, czasem modlę się w myślach. Za każdym razem, gdy oddaję się modlitwie, zauważam, że skupiam się bardziej na Bogu niż na moich osobistych zmaganiach. Zostaję uwolniony od zmartwień, jestem w stanie zapomnieć o wszystkim, co mnie dotyczy i całkowicie zatracić się w majestacie Jego obecności i radości służby. Kiedy dojeżdżam do celu, jestem podekscytowany i gotowy, by robić to, co Mu sprawi przyjemność. Czuję się odświeżony i odprężony. Mój umysł jest skupiony, moje serce przygotowane, moje emocje są jasne, a to, co mnie dręczyło, zanim wsiadłem do samochodu, już mnie nie martwi. Wszystko to dzięki modlitwie. Chciałbym móc powiedzieć, że codziennie wykorzystuję każdy dojazd na modlitwę, ale jak wielu ludzi, często o niej zapomina. Mój umysł wiruje od jednego problemu do drugiego i zamiast się modlić, kręcę się w kółko. Czasami bywam tak niespokojny, że nie przychodzi mi do głowy, by przestać się martwić i zacząć się modlić. Modlitwa uczyni ją prostą
i często. Kochani, powstańmy do modlitwy. Halleluja. Panie Jezu, ja Ci chcę podziękować, że Ty uczysz mnie, że Ty uczysz nas swojego słowa. Uczysz nas, żebyśmy Ci wierzyli dosłownie. W każdej sytuacji, w każdej okoliczności polegali na Tobie i na Twoim słowie. Bo Ty jesteś prawdą, Ty mówisz prawdę i Twoje słowo jest prawdą. Dziękuję Ci, że chociaż tak trudne słowo dla mnie i ten temat, a jednak Ty przez to mnie przeprowadziłeś, bo Ty mnie uczysz. A ja chcę Cię słuchać, ja się chcę dać uczyć, Panie, i chcę być Ci posłuszny. A niech imię Twoje jest uwielbione, błogosławię zgromadzenie, błogosławię nas na rozejście i niech Twoje słowo zamieszka w naszych sercach obficie. Za to wszystko bądź uwielbiony. Amen.